Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV, w którym zobaczycie relacje z Fame MMA 7. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Proszę Państwa, jesteśmy już na ulicy Łąkowej w Łodzi i właśnie tutaj odbywa się gala Fame MMA 7. Z racji tego, że mamy teraz dosyć specyficzne czasy, no to nie ma takiej normalnej gali, na której są ludzie, a całość odbywa się w studiu filmowym, wytwórnia tutaj w Łodzi. Tutaj widzimy, mamy pierwszego zawodnika, jest strolowany, który jakby tutaj powraca do Fame MMA. Cześć, ja bym sobie ugadał, ale idę na badania, bo mnie wkurwiało. Bo jesteś? Jeszcze raz? Mamy pierwszego chorego zawodnika, idzie na badania, ale czy tam lewatywę, jakieś takie rzeczy robią? Nie, już po. No i jak to jest, powiedz mi, jesteś pogromcą bonusa BGC. I dzisiaj co? Pokonasz swojego przeciwnika? Muszę, rozpierdolę. Wuwunio, pogadajmy później, błagam i lecę na te badania, bo mi dzwonią 13 Zobacz, razy. Jak odjebała sodówka, nie? Nie ma czasu pogadać. Nie, no jak? Ja cię uwielbiam, Wuwunio. Postaramy się wejść i może odebrać akredytację. Więc muszę, niestety wchodzimy do środka, muszę się przywdzieć, muszę się zamaskować. Potrzymaj chwilę, Tomek. Siema mordo, z kim dzisiaj walczysz? Z ostrym cieniem mgły. Tak? Nie, która walka dzisiaj twoja jest? Nie, no ja komentuję, nie? Aha, no. a pomyliłem się, to nie ty. Siema byku, no. Uważaj, jak chodzisz? Jak chodzisz? Zrywam rdest. Zrywam rdest. No, może być, bardzo ładnie. I jeszcze horrendalny harmider. Horrendalny harmider. Też bardzo ładnie. Widzę, że z gali na galę coraz lepiej. No i dzisiaj znowu w kategorii bohatera, nie tylko potężnego włodarza. Staram się. I jak się czujesz przed galą lepiej? Więcej stresu, jak jesteś tylko włodarzem, czy jak tylko zawodnikiem? Więcej stresu, jak jestem również zawodnikiem. Mhm. Oczywiste. Ale przy tej gali mam mniej stresu niż przed dwoma poprzednimi. Dlaczego? Wydaje mi się, że jestem już troszkę obity i obyty, więcej doświadczenia, no a przede wszystkim wygrałem za Phoenixem i tu pochodzę na ostatnią chwilę, więc ta presja jest troszkę mniejsza. Na poprzedniej gali, jeszcze poprzedniejszej, bo na poprzedniej mnie nie było, no. Robiłem z tobą wywiad, wyciąłem długą część rozmowy. Tak, tak było. I jak się spotkaliśmy, to strasznie się żaliłyśmy, jest z tym duży problem, więc teraz w rekompensacie puścimy całą tamtą rozmowę i Wojtek z Boxdelem dowiedzą się, co o nim mówisz. Chryste, panie Nazarejski, tylko nie to. W momencie, kiedy na minimajka była taka reakcja, to jest takie moje zdanie. Chociaż to akurat... Ja nie zapominam. Myślę, że to nie koniec tej historii. No to jest zupełnie inaczej, nie? Tak. Jesteś showmanem, a tych ludzi nie ma, nie? To jest jakby zupełnie inaczej. Jak to zmienia jakby twoje podejście do pracy? Wiesz co, podejście do... Bo nie możesz powiedzieć, zróbcie hałas. Dokładnie. Chociaż... A w domu ulicy pod komputerem. Tak, chociaż tych ludzi trochę jest. Nie, jakby nie będzie tragedii, bo tych ludzi co będzie? 200-300 osób? Jakaś tam liczba osób tych będzie? No nie będzie tych osób tyle, ile powinno naturalnie być. Ale na szczęście już takie pojedyncze, małe, zróbcie hałas. Myślę, że będzie czas na to, miejsce na to. Zupełnie inaczej się gra. Zupełnie inaczej się gra pod kamerę, zupełnie inaczej gra się do ludzi na żywo. Jedno i drugie jest spoko. W sensie, ja lubię jedno i drugie, ale no do ludzi to jest zawsze najlepiej. Zawsze masz odbitkę, zawsze masz kogoś, który puka dupę. No, to jest zawsze spoko, nie? Jakby, no. Proszę Państwa, Mnich Terminator! Siema. Cześć Marcin, witaj. Słuchaj, ale bodycrasta nie ma, nie szukaj go. No kurwa, wziąłem mu w pierdol spuścić i co, nie przyjechał. Znowu galoty ostrał. A to co się sprowadza, jak nie body? Jak nie body, to na pewno złote zęby Popka. Tak? No a jak? To chcesz Popka wyzywać? Nie, no jak go pobiją, to wiesz, to będę zbierał kurwa po prostu, nie? No wiesz, dobra, co, to nie zatrzymuję, widzę, dobra. Że taki w progu się zapaliśmy. Lecimy, bo się spieszymy. Zgoliłeś włosy, żeby być mniej podobny do Kaniowskiego. No teraz wiesz, trzeba jakiś swój własny imidż robić w końcu i jakieś lajki na Instagramie mieć, no nie? Ale gdzie masz właśnie swojego najlepszego operatora? Ma robotę w drugiej telewizji dzisiaj, bo my się musimy dzielić, bo Janczar, nie wiem czy wiesz, łamie przepisy z okrasą. No. I po prostu dzisiaj Karol nagrywa swoje rzeczy, musimy się jakoś podzielić. No ale nie? Widziałem, że już ci też konkurencję zrobił i kurde całkiem nieźle mu poszło, więc ja nie wiem co. No tak, tylko że Piotrek ma zamarł. Piotrek wydaje swoje odcinki tylko 20 kwietnia. No, dobrze. Więc jakby to mała konkurencja, bo dopiero następny odcinek będzie w przyszłym roku. Masz piwo w plecaku? Nie mam, dzisiaj na trzeźwo. Jak to kurde? Nie, dzisiaj na trzeźwo, dzisiaj na sportowo. Trzeba dbać o siebie. I co, Mateusz dzisiaj komentuje? Mateusz komentuje, my robimy wywiady. Na razie na sportowo, ale jak zwykle wleci. Będzie na koszuli? Dobre wdzianko. Ja już jestem ubrany, ja już jestem... Ja już... Cały garnitur, tak? Kurde, wiedzie, jak zwykle, nie? Aha. I peruka. I peruka. Co się w kulosa stało?
No co ci się stało? No opowiadaj, no jakby no nie wszystko. W nosa czy w kulosa? Co? W kulosa co się stało? W nosa jeszcze nie dawaliśmy, ale możemy poczekać na ciebie. Jak zdejmiesz maseczkę, to coś damy. Nie no, połamałem, nie? Nieszczęśliwy wypadek niestety. No, ale na melanżu czy? No z bonusem na melanżu, no. Tak? Poniosło was po prostu. Poniosło nas. No kurde, no tak się stało, no zobaczymy, co mam ci powiedzieć. Cały czas rozmowy jakieś są, powracają. Nie no, Wojtek mówi, że strasznie grymasisz z hajsem, nie? Że po prostu, że co ci proponują, to ty mówisz, że pff, no ale... za tyle to ja nawet się nie schylam. No tylko, że jak chłop mi oferuje 600 zł i zwrot za pociąg, to wiesz. Tak, i zniżkę na piwo na barze. No, to wiesz, no to nie są warunki, to nie są nie, warunki. No do mnie kiedyś dzwonił, mówi, że Wojtek zawalczysz, damy ci pół litra, nie? Że jak wypiję, to wtedy, to wejdę. No, no ale wyskoczyli z Deluxem i powiedziałem, że nie ma opcji, nie? Że ja nie piję Deluxa. No tak, no jakby z Finlandią przynajmniej. To albo... co najmniej, wiesz, jakiś wybór na lokal. Walka wieczoru, Belweder czy coś. Co dzisiaj będziesz robił? Studio, no, tak? Tak jak zawsze, studio. Repertuar muzyczny jaki na dziś? No dzisiaj myślę, że tylko jedno w głowie mam. O. No to jest stary numer, nie? A jakby teraz ale jaki hype w ogóle, to drugie jest życie, nie? Drugie życie, no po 2 latach. Cypis sam chyba nawet się zdziwił, chyba że to się tak, zdziwił, tak. Że tak poleciało. Pewnie znów zaczął to grać na koncertach na przykład. Ja czuję się tutaj bardzo nobilitowany, żeby tu przyjechać i sprawdzić, jak ci ludzie będą walczyć i na tyle, ile oni są w nastrojach martyrowskich, jako że Polska jest bardzo martyrologicznym krajem, który sentymentalnie traktuje przeróżne emancypacje, prawda? Więc pomyślałem, że jednak tutaj chłopaki i dziewczyny będą mogli się sprawdzić nie tylko na tle takim bojowym, ale także i żeby pogadać na interpersonalnym poziomie. Aha, gdzieś tam w pewnym momencie się odkleiłem tego, co mówiłeś. Widziałem. Na którą walkę jakby oczekujesz dzisiaj najbardziej? Która cię wydaje się ciebie najbardziej interesująca? Szczerze? Umówiłem się na solówkę. Tak, Arek Pompowowski. Tak, tak. Z nim chcesz walczyć? Z nim się nie, no co ty, z nim się kumpluje tak totalnie. Tak? Jego bo się nie da lubić. Taki nie da się go lubić. No, no. Nieśmieszny jest facet. Ciebie ty też. Znaczy ciebie też. On to, tu było na poprzednie, a no, chyba. Proszę państwa, i samo jak zwykle w otoczeniu fanów. Dzień dobry. Przywiozłem dzieciaki ze sobą. Znacie, jak urośli od ostatniego Fame MMA, nie? Jeden nawet ma wąsy. Taki pierwszy. Ale to doklejane. Co tutaj robisz? Bo nie walczysz, to po co przyjechałeś? Mielonka się bije, wiesz? Sterydy mu przywiozłem. A, on od ciebie. W końcu może się zrewanżować na lupie. On musi. On tym żyje. Ale ja widziałem, że mają takie rękawice, takie mają, takie będą bić tylko na lepy. Ja powiedziałem Mielonce, że jak będzie się kończył lupie tlen, ma spróbować go liście mu pokorzyć. No w końcu upragniony rewanż dla Mielonidasa. Znaczy ja wiem, czy tak upragniony, to nie jest mój upragniony. Ale dla Mielonidasa, no to możliwe, tak. No. I co, wydaje ci się, że tak może się skończyć jak na punchdownie, dosyć szybko? Czy będziesz bił pięściami, czy tak z przyzwyczajenia? Nie no, z liścia, nie wiem, no chyba można, nie, ale nie no, będę, no też go będę chciał ubić oczywiście, nie no. No i super, no i fajnie. Chodź tą twoją furę za chwilę zobaczymy. Możecie sobie rzucić, jeszcze nie było filmu, nie było... Bo się tak flexowałeś na Instagramie. No trochę tak. No powiedz, ile takie cacko kosztuje? Rozumiem, współpraca, fajnie. Taka, dostaw Ferrari, kurwa. Na ile dostałeś na miesiąc? Porsche. Porsche na Ferrari jeszcze miasto. Aha, a ja nie mam okularów. Na tydzień dostałem, jak wszyscy youtuberzy, my nie kupujemy aut, bo nas na nie nie stać, bo bardzo mało zarabiamy. Także jak jeszcze jakaś firma, która chce mnie sponsorować, zapraszam. Ale Goku dlatego, że Vegeta się nie mieści na tablicy? Nie, Vegeta mam na nodze, a Goku mam na tablicy. O, jesteś. Którym jesteś bratem? Ten, który robił kupę na dwójce, czy ten, który nie robił kupę? Ten, który robił kupę, kurwa. Rozumiem. Powiedz mi. Zatwardzenie. Powiedz mi, bo bardzo kiepsko było widać, bo to są małe nagrania. Nie. Co zrobiłeś Kasiuszowi dokładnie w to? To nie ja. Nie ty? Nie, to brat. Nie. Ja nie zdążyłem, bo zdążył mi połamać nos przedtem. Aha. To no, kto mu ucho złamał? Twój brat? Paweł. Aha. Ja was zawsze mylę, no tak się zdarza. No masz prawo, jak, nie? Jak stoicie obok siebie, to nie. No masz prawo. Ale jak widzę jednego, to nie wiem, którego tak, widzę. No tak jest. Powiem ci, że jak nas widzą pojedynczo, to... Czy ty dzisiaj nie walczysz? Nie, ja nie walczę. Aha. Dobra, to czekaj. A czy ciebie zobaczymy kiedyś tutaj w oktagonie, czy nie masz ja jestem pacyfistą. Aha. Mam kartę pobytu, tak? Zaraz mi się kończy, ale to przedłużę, mam nadzieję, że się uda. Panie Duda, poprosimy. Chciałbyś rewanż z Kastim? Co ja mam ci powiedzieć? Gdybym miał, choćbym mógł stanąć na tej nodze, to myślę, żebym wyszedł do tej walki nawet i tu. Po prostu no tam miałem, kurwa nie będę ukrywał, no, miałem problemy z głową i... Wiesz, bardziej prywatne rzeczy się przełożyły na dyspozycję tego dnia, że zostałem
po prostu wyszedłem. No gdzieś... powiem ci, że nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ilu osobom zjebałeś kupon. Myślę, że tak. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę? Bardzo mnie to naprawdę? Cieszy. Jakby... Wiesz... Siema. Jakby bardzo... też lubię Castiego, więc jakby tutaj starałem się jakby tam nie faworyzować nikogo, ale no zaskoczyłem się wynikiem tej walki, nie? No, ja też, ja sam się zaskoczyłem. W ogóle ja się zaskoczyłem dopiero godzinę, dwie po walce, jak to do mnie dotarło, bo ja byłem tam nieobecny i w szatni. W ogóle w szatni zamiast robić rozgrzewkę, to ja chciałem spierdalać z tej szatni. Chłopacy mówią, co ty robisz? Nie byłem w ogóle obecny, no ale co? Stało się nie odstanie. Będzie chciał, to się tam mogę bić z nim, nie? Walczy mój kumpel Stiflerek, no także wiesz, kibicuję mu całym serduchem i nawet lekko się martwię o niego, bo tu popuść macie pierdolnąć. To była gala Fame MMA 2. Gadaliśmy z Dioksem po tej gali i powiedzieliśmy we dwóch, że możemy się założyć, że Popek wystąpi na tej gali. Minęło 5 i jesteś. Jestem. No i co, masz zamiar pozostać tutaj na dłużej? Będę ojcował wszystkim tutaj. Do dziesiątki. Ale wydaje mi się, że chyba najbardziej elektryzującym pojedynkiem tutaj to byłby twój z Marcinem Neumannem. Jakby mi tak mi się wydaje, że to byłoby coś. Był taki pomysł, ja jestem za. Neumann też nie mówi nie, także może zobaczymy się na następnej gali z Neumannem. Ale tutaj muszą sobie do mnie ludzie stanąć w kolejce, bo każdy chce się bić z Popkiem teraz. Tak, tak jest, no tak. Jak wróciłeś, to każdy chce się z tobą bić. Tak, Piechowiak, Bestia. Szyliga, Neumann i paru jeszcze innych, ale mówię, muszą się ustawić w kolejce, a z kim będę walczył na następnej gali, to wyjdzie w praniu, trzeba się dogadać z włodarzami i ze mną i tyle. I lecimy, hej! Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś w wrestling, tam były takie akcje, że tam w ringu było 10, 15, 20, tak. Wszyscy się bili. Może taka formuła, wszyscy po prostu w ringu, pretendenci. Białe koszulki i w czarnych, nie? Nie, ale nie, po prostu i dopiero z tej klatki, ten, który wychodzi do klatki z Popkiem. Okej. Okay. W ten sposób jakby oni sobie zrobią między sobą taką jakby spotkanie grupowe, wiesz, grupy, tak, a potem system pucharowy dopiero. To nie jest zły pomysł. Ja jestem świeżakiem, który tu przyjechał drugi raz na Fame oglądać i zobaczymy, jak to wszystko. Widzę, że się podniecieliście, że ci stanęły suty. Suty już zawsze stoją, jak się tak? Zobaczyłem w przejściu. Tak? No, ale cicho. Wracasz jeszcze do ringu, czy już nie? Jak wyleczę nadgarstki kiedyś moje, to bardzo chętnie. A masz dziewczynę? Nie mam, a co chcesz? A nie, dobra, kończymy ten wywiad. Bo jak nie masz dziewczyny, to możesz bardzo długo lecieć nadgarstki. A, w ten sposób. O to się nie obawiam. Tak? Chyba nawet to pomaga, wydaje mi się, bo prawa ręka jakoś mnie boli. Proszę Państwa, teraz nietypowa okazja. Cała ekipa Masno, bez kominiarek. Możemy zobaczyć, jak chłopaki wyglądają. W telewizji są trochę więksi. To jest Masny Bill. Masny Bill. No, grubo jest. Na waszym kanale bardziej Masno wygląda ta. To, ale nie, tutaj generalnie... To nie jest Masno Gang. Aha, a to przepraszam. To... Ale ty jesteś chyba. Ale to jest Masny Dan. Siema, to ja Masny Dan, what the hell? Wubunio, ziomeczku. Ja muszę... Najebany jest. Ja bym chętnie do was dołączył, ale ja za szupły jestem, nie? To nie, ale ogólnie jesteś wysoki, to a. Też zalicza się do Masno. No to ja zaproszę mnie. Bo twoja waga też jest wyższa ze względu na kościec. A to kiedyś taka była ekipa, kurwa, GTW. Góral TD Woli, grupa trzymająca wagę, grubas, tej, pamiętasz? Nie pamiętasz? Nie, no tak. Ja wiem, Góral, tak. Za młody jesteś na takie rzeczy. Jak nie? No stary, SLUR, edukacja, stary. Ja chętnie przyjadę do was. PI. Ale on jest taki, nie? On jest taki boomer hip-hopowy. Ale boomer, ja. Twój boomer. Truskul i w ogóle. Piszcie w komentarzach, ile dałbym, by zapomnieć te wszystkie chwile. On już nie zna rapu, on tylko rap hip-hopy. On się zatrzymał na paktofonicę. No, żartuję, wyżał. Ale ja się nie gniewam, nie jestem w stanie mnie obrazić. Słuchaj, chodzi o to, że ja mogę do was przyjechać, tam wystąpić, bo was zajebiście, nie ma wstydu, bo jesteście w maskach, no kurwa. Stary. I ja, bo ja bez maski to bym się wstydził. Taka mała ciekawostka, abstrahując od tematu. Wczoraj siedziałem tutaj do późnej nocy. Widać. I to jest właśnie moja szklanka, którą wczoraj tu zostawiłem. I już widzę, że zmieniła się troszkę... Nie pij tego. Już zmieniła się troszkę w... Leciutki easter egg. A Schumbecher. Wiesz, co to jest za Schumbecher? Nie mam pojęcia. Popielniczka. A lecymy dur? Ruchamy się z chłopakami w jacuzzi? Dobrze! Lecimy tu! Ja widziałem, wy tam to lubicie razem tak bardzo blisko być. O, tak. Jest mój garnitur. Dobra. Zakładaj. Dziękuję bardzo. A co to za firma? Crux Different, pokażę. Tak?
A czemu tu jest napisane Mateusz Kaniowski? A jakie Mateusz Kaniowski? Macie ten sam rozmiar? Jeden garnitur na jedną redakcję. Dominik Woźniak, nie kłam, jest Dominik Woźniak. Zoom tutaj, Dominik Woźniak. Ale my mamy nieostrzy na dobra, makro. Dobra, to co ostrzy, to trzeba, no nie? Spotykają się dwa pączki. Dwa pączki, dokładnie. Jeden mówi do drugiego: no siema stary, co tam u ciebie? Jak dżemik? A super, fajnie, w porządku, a jak u ciebie? A wiesz co, na studia zdawałem. Na studia zdawałeś i co, przyjęli cię? No co ty, pączka? Jeżeli kiedyś w Polsce będzie normalnie i wrócą festiwale, zapraszamy właśnie, to była próbka stand-upu pana Popowskiego. Dokładnie tak. Tak jest, dokładnie. I tak jest dwie tak. Godziny. I jeszcze parodię Zenka Martyniuka i Szagiego, także jakby... Tak, śpiewasz też? Jeszcze jak? Ja pierdolę. Witam cię serdecznie, Marku. No chciałem powiedzieć Marku, jesteś Marcinie, no, ale by było zdrużone. Jak się czujesz z tym, że wywiad ze mną jest najpopularniejszym filmem na twoim kanale? Ja się czuję z tym doskonale i ja się też absolutnie nie dziwię. Ja bym powiedział w drugą stronę, jestem mega jestem zdziwiony i uważam, że jesteś absolutnym fenomenem w kontekście tym, że są ludzie, którzy mają o wiele więcej subskrypcji, 5 razy tyle co ty, ale nie mają tak aktywnej, zaangażowanej widowni. Ty masz, wiesz, jakby, ja mam wrażenie, że ty masz to ile teraz, 250 tysięcy? Więcej? Mniej? Jakoś? Nie. Coś takiego. Ja nie wiem. Wiem, że powiedzieć 200. Ja nie sprawdzam tego codziennie, wiesz, nerwowo. No właśnie, jak ja. Nie, bo ja sprawdzam codziennie, to twój kanał. I motyw jest taki: Chryste, panie, dzwoni o coś, co... Słodziłeś mi, mów dalej. No, tak, słodziłem ci, mówiłem ci, że bardzo się cieszę, że w sensie, to jest dla mnie niesamowite, że wiesz, masz tam 200, 250, 300 tysięcy widzów, ale masz ogromny procent z nich jest zaangażowanych, a są kanały, co mają po milion i mają, wiesz, po 100 tysięcy wyświetleń po filmie. No tak, ja wiem, o co chodzi. To jest niesamowite dla mnie, nie? Ale też się nie dziwię, bo ty stworzyłeś taką zajebistą, wiesz, społeczność, to jest piękne. Powiedz mi w ogóle, czy ja znowu nie przegapiłem jakiegoś zjazdu waszego? Jeszcze nie zapraszamy. Nie. A po prostu. Nic się nie stało. W sensie mega chamsko, jakby w sensie najgorszy możliwy sposób, żeby się dowiedzieć na oczach milionów ludzi, ale jest takie: nie, wszystko w porządku, po prostu już nigdy nie chcemy cię widzieć. Dzięki. W ogóle lubię bardzo pana Wuwunia. Tak? Tak, oglądałem wszystkie pana filmy. Dziękuję. Te polskie i zagraniczne? Tylko te z Hongkongu. Aha, ale one są bez napisów, tak oglądam. One mają opóźnione audio. Tak. Jak mówisz, to tak. Zaraz masz, co to nie widać, ale... Bo ja nie mam jedynki, wiesz? Dlatego tak. Gdyby nie ta bajeczka, to założę się, że dzisiaj bym w życiu pewnie inne decyzje podejmował, nie? To mnie na pewno, jeśli chodzi o te anime, bardzo dużo mnie nauczyło, nie? Tak, tak, hard ducha. Tak samo na przykład, jak widać po tych żarliwych Tibijczykach, tak kręgosłupy takie, nie? Rafonik, Daniel Magical. Tibia nauczyła mi życia, nie? Tibia nauczyła mi męstwa, wiesz? Ale ci powiem szczerze, nawet w głupim Metinie było to, że nie chcieliśmy czegoś odpuścić, robiliśmy jakaś wojna gildii, lataliśmy z wróżką jak debile po cztery noce pod rząd i nikomu nie chcieliśmy dać jej ubić, chociaż to w sumie można było na Allegro za 70 zł kupić, tak, ten lud z niej. Ja pamiętam te czasy. A nie jest ci zimno w głowę? Nie jest mi zimno w głowę. Ja nie masz takiej... A tobie nie jest zimno w głowę? Jak się zda, to zawsze mi jest zimniej, jak mam dłuższe. No. Normalnie. Nie jest mi zimno w głowę. A czemu się ściałam? Bo no, znudziły mnie moje długie blond włosy, czułam się jak taka fitniunia z Instagrama. A ja zawsze lubiłam się wyróżniać, więc się chciałam. Jak pokonasz Marty Renty, kto następny? Glorianka? Glorianka powiedziała, że nie chce się ze mną bić, a składała mi propozycję. Tak? No. A, to super. No. Glorianka ponoć dostała propozycję walki w FEN, FFF, coś w ten deseń. Powiedziała, że nie, to nie dla niej. Pogardziła. Pogardziła mną moimi walkami. Szkoda, bo konferencję właśnie bym zobaczył. No, powiem ci, że to by było ciekawe, bo my się naprawdę dobrze znamy. Nie. Wiesz, o co chodzi, to byłoby ciekawe. A prawda jest też taka, że o tyle, o ile na co dzień raczej jakby z jakimkolwiek trunkiem alkoholowym się mnie raczej nie spotka, tak tutaj jakby ze mną się nie napijesz, wiesz, z Wuwuniem się nie napijesz, no to no tak. są takie rzeczy, które trzeba przeżyć, żeby skreślić z bucket list, i to jest jedno z nich, nie? A mi się też podoba, ten że cały duży pan, kto to jest? No? Tak chodzi cały czas, kto to jest w ogóle, nie? Wiesz, czy wiesz, ten duży pan. Ten pan, to jest pan Szeliga, legenda wśród legend. Aha. No. Proszę, z nim warto pogadać. Jak on coś powie, to kilo waży. Tak? Tak. Czy to jest ktoś poważny? To nie. Tak, to jest ktoś poważny. To nie. No. Co wy tu nagrywacie? No właśnie, nie wiemy dokładnie. No właśnie, goście nam wbiegł nagle na scenkę i mówi, że chce iść do Mariusza, do hejtera. Mówi, że tego chłopak. No. Rozumiesz? Ręce ci się trzęsą. No, zobacz, jak mu się chyba tego... No bo to była dziwna sytuacja. Tak? Rozumiesz, a co się wydarzyło? Ja widziałem tylko początek. Widziałem się całować z jakimś typem, a potem odbiegł. No nie, no gościu po prostu przybiegł i mówi, że chce iść do swojego chłopaka. Nie, on pytał o tego chłopaka, z którym się całowałeś. Z jakim ja się całowałem? Siema. Siema, no.
A ty dzisiaj przyszedłeś, Eluwina, przyszedłeś jako dziennikarz, widzę, tak? Dokładnie, dzisiaj jestem dziennikarzem, ale... To już możesz nagrywać na swój kanał, tak? Już teraz w końcu mogę, już można działać. Ale się zawiodłem, bo to... Nie jest Janczar. No właśnie. Janczar dzisiaj niestety z okrasą łamie przepisy, bo no wiem, tam Piotrek pracuje w dwóch. No ja wiem, ale chciałem dzisiaj z nim się tam, wiesz. Nie, na pewno się pojawi jeszcze kiedyś Piotrek, tak mi się wydaje. Ale nie, tak się złożyło, że wcześniej po prostu, bo ja nie wiedziałem w ogóle, że będzie można przyjść na galę nagrywać, zrobić wywiad, myślałem, że będzie tak samo zamknięta jak szóstka, że w ogóle bez mediów, więc po prostu Piotrek po prostu wybrał okrasę, a potem się okazało, że jednak czyli okrasa jest ważniejsza od ciebie. Nie, no po prostu. Nie. Ja oglądam. Jestem fanem. Zrobiliśmy. Nie, jest tak, że jest pierwszeństwo. Ten, kto pierwszy Janczara zaklepie, ten go ma. Okay, Karol był pierwszy, więc jakby nie zmieniamy. Jak ja się przybiję, to Karol też musi czekać po prostu. To wiem, o co chodzi. Mamy taką zasadę, że jakby tam, gdzie. Ja tylko jeżdżę za Janczara tu i nazad. Zastępuję Janczara. No i wychodziłeś do oktagonu, wyzywałeś, coś tam jakieś były, no nie? Tak, i co? No i kurde lipa. Trąba no, się ostrał. No chyba tak. Nie, no myślę, że po prostu im się tam nie spięło coś biznesowo albo coś takiego. No to chodzi o sport, no. A jakieś biznesy? No, no wiesz, niektórzy to nie tylko dla sportu, no ale coś podobno się kroi, nie tak? Tak? No to trzymamy kciuk. Zobaczymy, dzisiaj bądź czujny po prostu. Aha. A ja będę wywiady przeprowadzał, nie będę walczył. A, no dobrze. Nie będę walczył też w trakcie. Ale pewnie będziesz oglądał. A ja sobie zawsze kupuję pay per view, bo nie będę się prosił Wojtka, że mi dał za darmo coś, co jest za 19,99, kurwa. Ale to jest żenujące, jak do niego piszą, ty Wojtek, dałbyś mi jakiś akces, nie? 19,99, kurwa, nie? I w przejściu siedzą, oglądają. Ja zawsze przychodzę, robię sobie tam wywiady, a potem jutro rano oglądam sobie galę na spokojnie. No tak. Przewijam Pawłowskiego, wiesz. A to najważniejsze. Tak. Pozdrawiamy Pawłowskiego. Oczywiście, ja go uwielbiam, ale przewijać. Przed państwem Mateusz Kaniowski. Junior. Po czterech latach w Rosji. Wiesz co, my się już spotkaliśmy gdzieś przed kamerą twojego Palmex TV. To było na Fame A4. W Częstochowie. I też ten, nie, mnie był Janczar, ale Tomek też był, Tomek był z Luizą. Ja nikogo nie zapominam. Nie znam. Powiedz mi, no to ty jakby na jaką walkę dzisiaj najbardziej wyczekujesz? Ja czekam najbardziej? Z chujem w ręku. Tak, na pewno, to myślę, że Popka ze Stiflerem. Chciałem, że powiesz, że z chujem w ręku to walka pań. Nie, to panie. Rozumiem, czyli bardziej Popek Stifler. Dlaczego? Ponieważ jest to walka wieczoru i walczy, wiesz, zawsze waga ciężka. Jest czymś, co... Czyli gdyby jakikolwiek ogórków dali na walkę wieczoru, to też byś się robił walkę wieczoru, rozumiem? No nie do końca, bo tutaj jest, wiesz, 100 kilo i niecałe 100 kilo, wiesz, to jest 200 kg. Dobra matematyka, nie? Dlatego Popek trochę więcej waży. No. I walniesz to do oktagonu, to mówię ci, jak oni się będą obijać o siatkę, to będzie się tak trzęsło, że będzie a się... A co to wy tam macie siatkę z dykty, kurwa? Co to za gówno jest? 100 kilo, 100 kilo, to ma rozlecieć, kurwa. Ja pierdolę, wszystko z kartonu, kurwa. Żenada to jest w ogóle ty. No wiesz, no ja nie montowałem. Jakbym ja montował, to bym zrobił normalną, a to, że jest kartonowa... A w Fachy stawał, ja montuję na przykład. A, no to wiesz, tutaj poszli po kosztach, bo pandemia, wiesz. Ja pierdolę, żenada. Dwóch chłopów o 100 kilo tam się popchną na siatkę, się rozedrze, Wojtek, wiesz, pewnie jest pewnie podpisują klauzulę, że jak zniszczą, to muszą odkupywać. Tak, w kontrakcie mają. Wiesz, jak w wrestlingu, czy kiedyś... No słuchaj, Popek, zarobiłeś 100 tysięcy, ale kurde, oktagon kosztował 90. Bo to jest specjalna siatka pleciona z Dubaju, kurwa, wiesz. A powiedz mi, a mroczkowie w końcu odpowiedzieli na to wasze wyzwanie, czy jeszcze nie? Nie odezwali się. Obstrani są. No, obstrani, jebie do dzisiaj. Przed państwem najbardziej przewieziony dziennikarz w Polsce. Czemu i ten najlepszy, ale który, to sami zdecydujcie sobie. Ej, no to było niemiłe. Ała, dlaczego? No bo dlaczego przewieziony? Ale to ja, a skąd wiesz, o tobie powiedziałem? No się domyślam, ty jesteś taki podszczypiwacz, ale nie mnie. To ale, pierwszy raz mnie podszczypnął. Ale dlaczego łapiesz mnie za sutki, aż mi stanął sutek? Ostatnio gadaliśmy na piątce, tak, no wtedy tak. Minecraftik, kurwa, tu badam sobie zasięgi. No i co z tamtym kanałem? Ja tak obserwowałem. Co, z gamingowym? No, grałeś tego Minecrafta, fajne to było. A jakiś wjechały, kurwa, skaczą tam, meso, kurwa. Dzięki, kurwa. Dzięki. Ty chuju zbity. A Minecraft fajne masz to było. Mam przejebane. Nie, Minecraft, no nie wiem, nie chciało mi się tego nagrywać, stary. To nie jest moje tam. Ale Master Team gra w Minecrafta, to byłoby zajebiste. Zagramy. Co ty z tym Minecraftem, kurwa? On chyba Lego w dzieciństwie nie miał. Miałem. Jeden zestaw, kurwa, miałem. Statek pirata. Ja nigdy nie miałem. Układałeś bionikle. Ja zawsze nie było wtedy jeszcze. Rzuty, nie było. Kurwa, takie w kartonie. Jak ja się bawiłem klockami, to nie było bionikle. Ja właśnie, ja kochałem bionikle w połowie. Tak?
Co to były, Nikle? To takie roboty? Te ci wojownicy tacy, co z tymi kulkami to się wsiadł. Tak, mega zajebiste. No dobra, ale poważnie mówiąc, ktoś z ekipy Masno zobaczymy w oktagonie? Na razie nie wiem, na razie Muza. Rozumiem, czyli... A jak oceniasz muzykę? A wy coś muzykujecie? A nie? A ja nie wiem, no kurwa, skąd ja mogę wiedzieć, no kurwa, no dobra. Nie, no nie puszczaj, kurwa. Nie no, stary. Pójdź do mikrofonu. Nie mów, że nie słyszałeś, nie słyszałeś? No a gdzie to jest? No na Masno. Jak on nawet Kubikowi powiedział, że nie jest na Kubika. A jesteście na Spotify? Jest. Patrz, mamy nawet... Nie słyszałeś Gangów? No nie, kurwa. To jest tylko Polakieś? Co? Nie, pa. Jesteśmy dzicy, wysmertni wojownicy, na straszyć... Dobre oceny. Pierwsze ujęcie, ty w różowych butach. Zaczynaj się dobrze. To ja nawijam. Ale wy się wstydzicie tej muzyki, to takie macie kamieniarki, czy o co to chodzi? Nie, uwielbiam tą muzykę. A to takie podjebane z Gang Albanii, nie? Może inspirowane bym powiedział. Ale nie burzę więcej, żeby strajków cię nie wywaliło. Ty przed chwilą byłeś w czerwonym garniturze. No, przybyłem w czerwonym, ale już jestem złotym, ponieważ muszę się wyróżniać. A dlaczego tak? Dzisiaj jestem gwiazdą wieczoru, siedzę koło prezydenta, więc muszę wyglądać jakoś porządnie. Jest prezydent? No, oczywiście. Ale jakiego kraju? No jakiego? No Polski Pospolitej, no przecież sam Popek go zaprosił, nie? Tak? Na pewno, no na pewno, nie? Aha, a, to impreza podwyższonego ryzyka w takim razie. No, bory, te sprawy, no tak, ale snajperzy wiesz, w krzokach. Ale to wiesz, bez maseczek i bez tych rzeczy, nie? Zobaczymy cię jeszcze kiedyś w oktagonie fejmu, a nie przed oktagonem? No zobaczymy mnie na pewno jeszcze, zobaczymy mnie jeszcze w oktagonie, ale na pewno z bardziej wymagającym przeciwnikiem. To masz u mnie jak w banku. Czyli z bonusem? Dzisiaj wchodzę, nie no proszę cię, dzisiaj wchodzę normalnie, zobaczę, który będzie nam dobrze stójkę odpierdalał, wchodzę normalnie po wygranej i wyzywam go na walkę od razu. Rozumiem. A no. Body Christ tak ogląda nas teraz, chciałbyś coś powiedzieć? Gdzie Krzysia? Tak, chuj ci w dupę. Więc jak coś, to odezwij się na Instagramie i wpadaj. Damy ci dokładnie. A jakie to masz konto? Kurwa, co za troll. Przejebany ziomek. A ty, Wawonia, jako dziennikarz możesz się ciebie najbardziej czekać. Na jakie wydarzenie ja? Najbardziej czekasz? Jak ostatnia walka się skończy, będą pójść kurwa do domu. O, no a daleko masz od Hiltona? Ja jestem generalnie z Łodzi, ale aktualnie przybyłem w Warszawie i jeszcze muszę odwieźć kolegę gdzie? Nowy Prażmów. Do Nowego Prażmowa muszę pojechać. To Nowy Prażmów, to przecież wiem. Więc jadę do Warszawy zahaczając tak skądinąd tam 50 km o Nowy Prażmów. No powiem ci, no mnie to, wiesz, no tak przychodzę. A jak oceniasz taką galę studyjną, bo zawsze byłeś na... Kurwa, jak zobaczę, to ci powiem. Samo? To jest... Ale to jest pompa team cały, tak? To? Nie, to są moje synki. Za to, że raz w roku im tylko płacę alimenty, muszę sobie z nimi raz zrobić zdjęcie. Aha. Raz do roku, ale tak na grubo. Na grubo to dzisiaj będzie pite. A pan jest operatorem tutaj? Tak. Uj, samo, dlaczego tak? Dorabiam. Nie wyszło z muzyką i dorabiam. Tak? Po prostu, ale no, takie... nie wydaje, żeby nie wyszło. Chyba ci wyszło tam. Nie, no, straszna nie? Lipa, straszna lipa. No, ciągle tylko się wydaje, nic się nie zarabia. No, przecież, no jak to jest na koncertach, 2000 zarobisz, 1900 wydasz. Dokładnie. Ja wiem, o co chodzi. Zostało mi tylko kręcenie, nie? Ale to też jest fajne. Też tak? Mam fajne auto, mam i... Które jest twoje? Takie żółte tam stoi. Myślałem, że to czerwone to jest twoje, a i samo się pożyczasz mu. No, tak powinno być. Tak no, powinno niestety. Być. Pokaż to ucho. No ładny nie jest, ale ja bym cię dopuścił. Jak nie jest ładne, Ale ja bym cię dopuścił, o to mi chodzi, że ładny. Ale do siebie czy gdzie? Jak wolisz, kurwa, nie? To ja tam, ja nie wnikam, nie? Powiedz mi, żal ci trochę? Czego? To, że nie walczysz dzisiaj. Nie, aż taki żal to nie, nie? Lopy trochę szkoda, no bo on tak czekał w tym oktagonie bardzo długo. No czekał, teraz kolejny rok, a jak przegra, to w ogóle się nie doczeka. No to jedynie jest szkoda go. Czyli twój warunek jest taki, że musi wygrać z Mielonką? Czy on wie, że on sam nawet wie, że jak nie wygra, no to raczej to ta walka przepada, bo jest taka kolejka do mnie, że wiesz, że ja mam wyjebą go po prostu i nie mam czasu. Nie? A jakby zrobić taki dwa oktagony, taką małą klatkę i dużą i w tej dużej się biją wszyscy pretendenci i ten, który jest żywy, wchodzi do twojej. Taki system pucharowy, żeby zrobić, kurwa, żeby się sami wyeliminowali i jeden taki najlepszy wtedy ma możliwość walczyć z tobą. No. I to jest szybciej. W sumie tak, by było szybciej, nie? Tak. Albo po dwóch zacznę napierdalać od kolejnej gali. To są dwie, nie? Znaczy, najpierw tego Eltosta, nie, co przed chwilą wychodził, się zastanawiał, czy jedzie do góry, czy na dół, ale wyszedł w końcu.
No i co? I potem na dziewiątkę nie wiem kogo tam. Na dyszce najmę. To jest taka. Na dyszce nie, my na ósemce już się lejemy, tak? Więc na ósemce? Tak. To trzymam kciuki. No. Więc na ósemce składam i potem dziewiątka, zobaczymy co będzie kolejny. I to bez różnicy, kolejka jest duża. O, no. Tak wygląda operator. I zobaczcie, w tych czasach. Jak Błoński przeoszczędza na hajcie. To jest operator, to dłoń. No dokładnie, no bo to trzeba, wiesz, ucinać koszty, na co innego wydawać. Wiadomo, na dorobku jesteś. Po dobrej wudzie jestem lepszy w dżudzie, Franek Kimono. No widać, że jednak to koleżeństwo z Filipkiem procentuje. A ciebie jeszcze kiedyś zobaczymy, czy teraz tylko jedziesz samochodem? Nie, myślę, że na ósemce się pojawię, wiesz? Ale widziałem, że tam jakaś parówa, kurwa, domowi przerysowała maskę. W Warszawie pod hotelem, ale ogarnęliśmy to, kurwa, w pół godziny. Ale jaką trzeba być parówą, co? W chuj. No kurwa, naprawdę, ja nigdy tego nie zrozumiem. No to jak... nawet nie chodzi o zazdrość. Tam były ślady, jakby ktoś na tej masce się położył, przejechał dupą, albo nie wiem, jakaś dupa by była ruchana na tej masce. Serio ci mówię, takie ślady. Wczoraj wyzwał cię na... No wiesz... Bonus BGC! Ale słyszałem też, że w internecie bardzo potem się nie ładnie tam, wypowiada. Dobra tam, to jest nieistotne, nie? Dobrze, okej. Okay. Hipotetycznie zakładając, zdecydowałbyś się na taki pojedynek z bonusem? Ryzykowne. Ale to co, bałbyś się go teraz, jak po takim, bo on teraz nie, jest zwierzę. Ja szanuję bardzo bonusa za to, że on tak schudł. Tak. Że on tak zapiernicza, bo to jest stare, to jest w ogóle, ja ale podziwiam. Fajnie, żeby to było po coś, nie? Żeby on skoczył jakąś walkę, nie? Ja bym chciał, tylko że no ja wagowo, ja wiem, że jest za lekki. Ja bym wyszedł, jakbym wyszedł na bonusa w tej formie, z taką wagą. Z boxdelem. Z boxdelem. I ja to widzę, słuchajcie. Bonus z boxdelem. B versus dobre. B. Dobre. I to jest dobre, bo oni są wagowo podobni. Nawet boxdel jest cięższy chyba. Jak na... Jak, no, w sumie dziwne. bo wiesz, zawsze bonus był tak, najcięższym tak, zawodnikiem. Tak. A czy oni jakby... Przerwę. Jak zaczęli z Bodygresem współpracować, to tak wyglądało, jakby ta waga cały czas przechodziła z bonusa na Bodego. Jakby... Body nosi, to co bonus, chud nosi Bodygres. Body wziął na siebie. No trzeba tak po przyjacielsku wyrównywać. Ale słuchajcie, no... Bonus, boxel... Dobra walka. I myślę, że bonus by był cięty na boxdela. Tak? No, bonus jest cięty na wszystkich jak trzeba, nie? To jest drapieżnik, nie? No Piotrek, pozdrawiamy. No i trzymamy kciuki, żeby pojawił, zobaczyć go się kiedyś w MMA. No przyznaję szczerze, że bez bicia, że fame bez bonusa jest taki jakiś... Nie ma tej wisienki, nie? No trochę brakuje, tylko że no stało się, co się stało, no może się pogodzimy. Trzeba dawać drugie szanse. Też bonus tam mówisz, to pan, nasza wina gdzieś tam, my mówimy, że to trochę... Po jego stronie widać. Prawda jest troszeczkę pośrodku. No bo na przykład Marcin Najman to jest taki, dla takich widzów koło 40, może 50. Moi rodzice mogą nawet obejrzeć taką walkę. Ferrari, reszta chłopaków dla takich dzieciaków. A mi się wydaje, że bonus wypełniał taką dziurę w okolicach 25-30. Ludzie, którzy go pamiętają sprzed 10 lat z Pakola. Mi się wydaje, że no bo dzieciaki tacy jak to nie mogą go pamiętać z tamtych czasów, nie? No prawda, więc mi się wydaje, że bonus właśnie był taką dla mnie. Okay. Po prostu, że to jakby mój bohater jest po prostu. Nie? No bo, z dzieciństwa. No bo słuchaj, gdyby nie fame, to połowy tych zawodników bym nie znał, jasne, którzy tu walczą, nie? Bo jakby to wy ich wypromowaliście, a bonus jakby... Wiesz, to jest legenda. Jest legenda. Ale bonus boxer. Tak. Przekaż ten pomysł dalej. Jeżeli... Na widzowie, jeżeli tak, chcecie. Tak. Piszcie, bo to i zobacz, dobre. W końcu boxer nie musiałby się odchudzać. O. Mógł po prostu wejść na. To na jest dobre. Nie? Nasz irański Hulk, taki polski, łazowski dosłownie. No. Na konferencjach jest coraz większa stypa, już nie ma takich dymów. Wszyscy ćwiczą, rzeźbią się i tak dalej. Gdzie jest stare, dobre pato? Dokładnie. I jakby. Fame MMA 15, to może okazać się, że to będzie w 100% sportowa na przykład gala, nie? Jakby jest potężny włodarz i on do tego nie dopuści. Tak. Uważasz, będzie słuchaj, Mordo, będzie masna rozrywka. Mam pomysł dla ciebie. Zawsze przed każdą walką musiałeś trochę zrzucić. A żebyś nie musiał, to zaważ z bonusem, stary. Stary, nie no... A wiesz, że teraz bonus waży mniej? No ja wiem! A wiesz, że bonus wyzywa Wojtka Gole do walki, ja wiem, po czym ale... wkurza się, że używamy jego ksywki na gali? Dobra! Bardzo wiesz, mocne, prawda... Nie szczepiaj się szczegółów, no wiem, no, ale to jest bonus, jest. Wiele można mu wybaczyć. Stary, tak. Gadałem z Wojtkiem i Wojtek mówi, że on nie chce mu się tyć, lepiej żebyś ty z nim zawalczył. Bonus versus boxe, B versus B, to jest zajebiste. No. Ja, szczerze, ja bym to obejrzał. Kurwa! Stary, no, zawsze mówiłeś, że muszę zrzucić 10 kilo, 15. No w takim razie rzucam otwarte wyzwanie dla bonusa BGC. No bonus byłby dobrym rywalem dla boxdela. Kilogramy podobne, 130 ma Michał. Nie, ja mówiłem do boxdela, że w końcu nie musiałby chudnąć. Zresztą by, dobra, muszę zrzucić ta walcza, a teraz by nie musiał. Nie musiałby. No, chodzi po prostu tak z marszu, nie? Zdejmuje kurwa kominiarę i idzie na robotę. Nie? No a jak?
Jak chcecie, mogę sprzedać. DJ Palasite tak dorabia do swojej tutaj pensji? No słuchaj, no bo wiesz, no cięcie, wiesz, pandemia, te sprawy i cięcie kosztów. Chcesz kupić? Nie. No dobra. Siema. Nie obawiasz się, że jak FMMA stanie się typowo sportową federacją, jedną z wielu, że gdzieś ten taki kurwa fajny... Wydaje mi się, że nie. Wiesz dlaczego? Nie? Bo zawsze jest ten aspekt nie, bo ja osobiście uważam, w sensie ja uważam, że ten progres jest dobry. Wiem, że są ludzie, którzy uważają, no ale no, oni powinni się tymi cepami bić po ryju. Znowu się wkurwi, nie? Tak dalej. No. Poczekaj chwilę. Bo dobra, rozmawiam teraz z panem Pawłowskim. Najważniejszy wywiad w historii wywiadu. Dobra, jak skończę z nim, to wyjdę przed budynek. Jak skończę z nim, jak to w ogóle zabrzmiało? A wiesz, że ja tak mam takie wrażenie, że powolutku gdzieś tam odbija to w bardziej sportowe zdarzenia. I jakby nie patrząc, no każdy z tych zawodników, który zaczynał, tak jak powiedzieć, oderwał się na przykład z krzesła, wstał z kanapy, mając tych umiejętności całkiem zero. Na dzień dzisiejszy już się prezentują całkiem fajnie ci chłopacy niektórzy i myślę, że ci, którzy naprawdę chcą w tym sporcie posiedzieć i walczyć, będą dawać coraz lepsze walki, coraz większy, lepszy poziom i już nie będzie takich mocno freakowych pojedynków. Nie? Problem jest taki, że coraz więcej jest ludzi, którym wmówili, że nie wiem, że walczą na olimpiadzie, więc oni muszą sportowe podejście, coś tam, nie pij alkoholu. Pokora. Tak, oktagon zweryfikuje. Dajmy sportową walkę. Tak. Wydaje mi się, do przeciwnika. Że ludzie dużo lepiej by odebrali, jakby tak za przeproszeniem dwóch Meneli przyszło i jakoś tak zaczęli machać rękoma, bo to przynajmniej by się śmiesznie oglądało, a teraz każdy... Nie, pierwsze 3-4 gale konferencje były zajebiste i naprawdę mega się dobrze na nie bawiłem, bo to było, no to były pato streamy to były po prostu, nie czarujmy się. Ja najbardziej lubię, kiedy właśnie dzieje się dużo różnych rzeczy, nie? Jestem przekonany... Ale ty też zawsze jesteś takim tym, stój już, starczy, ty też zawsze, tak, zamiast tam podlewać benzyną, wiesz, do ogniska... Wiesz, mógłbym być takim Jerrym Springerem i na zasadzie masz tu nóż, zrób coś z tym nożem, ale ja wolę być tym gościem, który, panowie, ochrona. Tak, bo rok temu, nie, nawet jak spadł tam ktoś za scenę, panowie, starcie! No, albo wiesz, albo dzieje się takie rzeczy, że wychodzi nam bestia z zatowką do ringu, do famy MMA i wiesz, i, no przecież, nie wiem, ja nie wiem, czy ja w ogóle mówiłem publicznie kiedykolwiek o tej historii, chyba tak. Mówiłeś mi? A nie wiem, czy mówiłem przed kamerą. Tak, przed kamerą nie mówiłem. No, sytuacja była taka, że w momencie, kiedy Nikodem Zatowka i cała tam ekipa Bestia Team wchodziła do oktagonu, ja patrzę, że ktoś podchodzi i mi chwyta za mikrofon. I ja patrzę, nie jest to Wojtek Gola, teraz do mnie dzwonią, ale spokojnie. Moja żona też? Na szczęście nie. Bestia, właśnie udzielam wywiadu i o tobie mówię, także miło, że dzwonisz. Za chwilę do ciebie oddzwonię. Siemaneczko, hej, hej. Niesamowite, ściągałem się myślami. Dobra, hej. Po prostu wyczuł, że oni mówię, bestia dzwoni. I sytuacja jest następująca. Wchodzą te schaby do oktagonu, ja nie wiem, co się dzieje. To koleś chwyta mi za mikrofon, patrzę, nie jest to Bogdan, nie jest to Wojtek Gola, nie jest to nikogo znam. I w tym momencie... Nawet nie jest to najebany Bobunio. Dokładnie, to bym z przyjemnością przekazał mikrofon. Wiedziałbym komu ten mikrofon przekazuje. I ja w tym momencie, wiesz, jakby on chwyta za mikrofon i ja go przyciągam ten mikrofon do siebie i mówię, czego ty chcesz. Wiem, że padło to magiczne słowo na K. I w tym momencie podeszła do mnie ekipa czterech kotletów i ja mam takie, dobra, ten mikrofon nie jest tak ważny jak moje zęby i poszedłem sobie w bok, a później jak oni się tam przepychali i tak oberwałem jakimś tam, co oberwałem tak, że poleciałem na klatkę, tak się pięknie odbiłem, więc widzisz, no to jest właśnie ten chaos, widzisz, w oktagonie FMMA jest też to, bez względu, czy jest cały czas ogień, czy są, tak jak mówisz, sypa i tak dalej, nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Siema! Witaj! Nikt się nie spodziewał tego, że wczoraj to, co zrobił hater z Olejnikiem i nikt się nie spodziewał tego, co było pomiędzy Ferrarim a Polakiem. Myślę, że ludzie myśleli, że ten konflikt już tam dogasa. Gdzie? Gdzie? Oby. No. Trzymaj się. Trzymaj się. Dzięki bardzo. I pokażemy tą rozmowę tam sprzed pół roku. Pokażemy. Trzymaj się. Na razie. Pierwsza w historii chyba na gali MMA owacje na stojąco. Nie wiem, czy były. Być może były. To jest takie moje zdanie. Łupsi! Podobny do niego. Chociaż to akurat... Oni jeszcze żyją? Myślę, że to nie koniec tej historii. Dlaczego zmieniłeś nazwę Instagrama z Krycha na Krystian? Wiesz co, bo ja chciałem zawsze mieć Krystian Wilczek, tylko i ktoś tam... myśleli, że jesteś kobietą po prostu Krycha, nie? Krystyna. Może tak, no. Krycha, często mylili mnie z Krechą. Krycha, może od tego metodu. Zmieniłeś na Krystian, żeby nie korciło, rozumiem. Tak, żeby nie korciło do Krechy, no. Nie, zawsze chciałem mieć tam imię, nazwisko i kilka razy się starałem o te konto oficjalne na Instagramie i mi odrzucali. Uzasadnieniem było to, że właśnie Krycha Podłoga MMA ciągle się przypierdzielali do nazwy, więc zmieniłem i teraz... Krycha Podłoga bardziej w parterze. Tak, że w parterze, że Krycha na parterze, nie? Polak Ferrari to jest logiczne, bo to w końcu musicie zakończyć. Ja z Polakiem gadałem, że mówię, jak dzisiaj przegrasz, to do 2025 roku będzie ci się bić jeszcze. Mówię, na pewno, bez 15 razy, więc to na pewno nie przejdzie. Polak mówi, że wygra. Oni powinni wejść i nie otworzymy klatki, dopóki któryś nie się nie popłacze. No, albo nie zesra, no. Dokładnie.
A to mogłoby być fajne. No. Ciekawe, czy by sprzątnęli przed następną walką, nie? Nie wiem, zależy kto by się bił. Wiesz, niektórzy zawodnicy lubią takie rzeczy. Mordo, jaki dzisiaj będzie wynik walki? No będzie przez niejednogłośną decyzję Adrian Polak-Polański jak zawsze. Tak? Nie. Ale wiesz, że to się tak nie może skończyć. Ja tam będę trzymał nogą klatkę i nie wyjdzie, kurwa. Dopóki któryś nie padnie. Tak. Nie, no jak się może skończyć? No, ja mam taką propozycję, że pieluchy majtki zakładacie, walczycie, no. Tak długo ktoś się nie zestra. Sędzia co 5 minut wkłada rękę i sprawdza. Się nie zestra? Tak. Jedna runda jest i... Do odciny, nie? Tak, nikt nie może wejść, nikt nie może... No, to prawda. Mogliby dać jakiś sprzęt jeszcze tutaj. Krzesełka, kurwa, jak we wrestlingu. Nie, no wiesz, jakiś taki twardszy sprzęt, nie? Nie łamiący się na głowie. Dildo. Dildo, bo spoko. Takie gumowe, takie... Jak pociągniesz, tak poko, policjantom, ale krzywdy nie zrobisz. Ale nie mów Polakowi. Viagrę wezmę przed walką. Naprawdę. Ty chyba już nie musisz. Ale nie, bo to rozszerza ten naczynia krwionośne, więc myślę, że to też mi może pomóc. Filipek, dajcie mi kurwa Filipka. A czemu, co on ci zaskrzesz za skórę? No, po prostu no wbiję mu... Nie no, co mi Filipek? Ja tam kozakuję, coś, że dobry niby jest. A ty nie kozakujesz? Nie. Nie, w ogóle, no odeusz, ja kurwa. Ja po prostu jestem dobry. Tak, po prostu. No. No dobra, byku, to życzę ci powodzenia. A Viagrę bierzesz taką dołusną, czy kupujesz tą w czopkach? Bo ta w czopkach się lepiej wchłania i wątroby nie tyra. Tą w czopkach i to nam dojelitowo podanie. To jak chcesz, to ci wsadzimy. Dobra, dobra. Bo samemu to tak wiesz. Tak, niewygodnie. Ta. Dzięki chłopaki, na zawsze można liczyć. Zawsze. Ostatnio widziałem takiego fajnego mema, co byś zrobił, gdybyś miał wehikuł czasu. I tam były różne pomysły, że tam by pan odwiedził babcię, ten zobaczyłby, czy dinozaury istniały, jak to wyglądało. A jeden gościu się cofnął i powiedział Danielowi, nie kobra Foniksa. I zobacz, jak według mnie z tym złamaniem nogi legła cała potęga Daniela, nie? Bo on jakby wyleciał z obiegu na długo, potem te wyroki i tak dalej. Nie? Jakby on jest chyba jednym z największych przegranych tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło. Wydaje mi się, że nawet jakby nie złamał nogi, to nie widziałbym go dalej. Okej, on był u szczytu swojej, że tak powiem, popularności. To i tak mi się nie wydaje, żeby Daniel Magical był osobą, którą dalej by fame brał. Oczywiście są to tylko moje mniemania, nie mam do tego żadnych podstaw, z nikim na ten temat nie rozmawiałem, ale wydaje mi się, że już fame zaczął odchodzić i ta walka Rafoniks, Daniel Magical to była już taka ostatnia, w której aż tak kontrowersyjni ludzie byli. Proszę Państwa, tutaj taki kwestionariusz. Każdy musi odpowiedzieć na pytanie, czy ma Pan Pani kaszel? Nie. Czy jest Pan przeziębiony? Nie. Czy ma pan biegunkę? No, jak zobaczyłem Wojtka, trochę popuściłem, ale chyba to nie jest biegunka. Proszę Państwa, tak wygląda właśnie Octagon Fame MMA. Tutaj mamy jedyną publikę, 40 szczęśliwców, którzy wygrali bilety w konkursie. Dookoła ekrany, kamery, ramiona, wysięgniki. Już za chwilę się zaczyna. My stąd zawijamy, bo tutaj zawsze jest za głośno. My tutaj w tym media roomie. Będziemy, kurwa, że tak powiem, zmasowani wszyscy dziennikarze i będziemy czekać. I teraz wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądało. Wchodzi teraz jakaś gwiazda i, kurwa, wszyscy się rzucą. I żeby się doczekać, to trzeba pilnować tej osoby, ale wtedy, kiedy czekasz, to nie możesz obserwować za bardzo walki, która się toczy, nie? I strasznie tego nie lubię. I naprawdę jestem już któryś raz na fejmie, podoba mi się, ale ten moment właśnie jest, kurwa, najgorszy. To przepychanie się tutaj z dziennikarzami, żeby z kimś porozmawiać, jest okropne. Jesteśmy teraz na VIP-ie i sądzę, że tutaj się będzie działo dużo więcej rzeczy niż w Media Roomie, bo w Media Roomie na razie są tylko i wyłącznie operatorzy, kamerzyści i inne takie. A tutaj, jak widzimy, jest cudowna lodówka z alkoholem. Ile się płaci za nalanie soku? Nie lubię, że ci sok naleję. Nic. Nic, to darmo. Darmo? No. A jak mogę wypić, jak mam maskę? Wyciskać, no, ciuciać. Wyciskać trzeba. Dobra. To zaskocz mnie, zrób jakiegoś fajnego drinka. Kolę na przykład z wodą. Nie, to ale muszę... ja bezalkoholowego chcę drinka. A ja mogę. To jest bardzo poważny program Pal High Stafał, to alkoholu się nie pije. Trochę Sprite'a. Trochę Sprite, tak, bo to trzeba, to jest baza nasza. Dobra, rozumiem, czyli, że tak będzie to drink na Sprite'owym postumencie. Tak, tak, to jest właśnie nasz grunt. Nie przesadź z kolą. Nie, kola musi być tak tylko dla zabarwienia, wiadomo, okay, bo to jest ważne. No, czyli ja tak zrobię z wódką, że też tylko żeby, no tak. Nie, wiadomo, jasne, tak. I woda, myślę, żeby to będzie super. Aha. No ja bym tego nie wypił, ale proszę bardzo. Ale lata ćwiczeń i praktyki. Widać doświadczenie, tak. Lepsze niż wino? Marcina, ja mogę alkohol? Możesz. Naprawdę? Możesz. Proszę bardzo. Pani tutaj zrobi.
To ja bym poprosił... Drinki są darmo, czy zapłacić? Trzeba płacić. A to nie możesz. Tylko jakiś z tych tańszych, nie? Najtańszy! Pan zepsuł! Nie, no. Proszę pani, cena nie gra roli. Co robimy? Cena nie gra roli. Kupa libra. Kupa co? No Tomuś, na zdrowie, to teraz przerwa. Ale i co, ja też hejnał? Zapatruję się dobrze na tą imprezę, tym bardziej, że wzięliśmy z kolegą hotel, więc zostajemy na noc. Wiem, że z kolegą to też zabrzmiało dziwnie, ale tak, takie są fakty. To jest pocha, jest to fał, stary, tutaj nic nie jest dziwne. No to dlatego mówię, że z kolegą wzięliśmy hotel i zostajemy, ale nie wiemy, jak długo będziemy spali w pokoju. Liczymy na jakiś after. Wiesz, zawsze się zastanawiałem, powiedz mi, Wówunio, dlaczego ty masz taki włochaty mikrofon? Bo kurwa, to jest wiatroła. Mogę sobie zrobić, o, tak mogę sobie zrobić. Widzisz? Mogę sobie zrobić tak, o. A z czego to jest? To? Z dupy. Z czyjej dupy? No bo to jest taki fajny mikrofon. To jest taki fajny mikrofon, o. Ja ze sobą rozmawiam teraz. Tak. I ten mikrofon nagrywa mnie, a ten nagrywa ciebie. A jak będziesz miał tak? No ale ja tak nie trzymam. Okej. Bo nie jestem debilem, nie? Okay. Wiesz. Nawet nigdy nie, wiesz, nie sugerowałem, że jesteś, nie? Trzymasz, byku. Cześć, Wówunio. No i jak tam było? Powiedz mi. Noga załatwiona przez kopanie go i nie wiem, no. Wszyscy mi mówią, że wygrałem, nie będę się, to znaczy będę się, pójdziemy na protest, nie chcę mówić, ale każdy, nawet dziennikarze mi mówią, że tej walki nie przegramy. Nie powiem przegramy. Ci, że ja też byłem zaskoczony, bo jakby druga, trzecia runda bardziej dla ciebie, oczywiście jak najbardziej, więc w pierwszej efektownie było po stronie Rataja. Tak, dosiad, gdzie mnie miał, ale druga, no to te proste dochodziły, kopnięcia dochodziły, trzecia, obaliłem go, obalenie za obalenie, nie wiem. Pierwsza runda była podobna trochę do walki twojej z bonusem, tylko odwrotnie to wyglądało. Nie? Tak, lepiej tutaj po mojej stronie. No lepiej, oczywiście, że tak. Oczywiście na progres. Trafiałeś sobie, brzuch, wszystko trafiałeś. Było dobrze, naprawdę. Trafiałem brzuch. A nóżka gdzie boli? Nóżka, no tu gdzie go kopałem, tutaj przez przypadek dwa razy go kopnąłem, tak to łyda wchodziła elegancko, dwa razy prawie się przewrócił po kopnięciu, nie wiem. Ja bym chciał do wodarzy faktycznie, żeby przeanalizowali walkę, jeżeli powiedzą, przegrałem, spoko, przegrałem, ale jeżeli powiedzą, że wygrałem... Powinna być chyba jednogłośna, nie? Albo nie jednogłośnie. Krzywdą dla nas by był remis. Krzywdą dla nas by był remis? Nie jednogłośnie decyzja. No to ja nie wiem, ja tego nie wiadomo, ze strony zawodnika nie pamiętam, że słyszałem tylko trenera, łyda. Słyszałem dół i to wchodziło, widziałem, no, że wchodziło. Bo właśnie tam taka moja obserwacja, jak jest dużo ludzi na arenie, to was nie słychać. A tutaj kurwa te krzyki z narożników są tak słyszalne, że w końcu można usłyszeć, co oni tam krzyczą, nie? Nakręcił, tak to bym nie słyszał, bo ja jestem ADHD-owiec od małego, ale trener mówi, masz kurwa słuchać i słuchałem. No nie wiem, zobaczymy, no chciałbym ten protest spróbować zgłosić, może się uda. No i jak Galat się podoba? Na razie była jedna walka. Dwie. Tak? Strolowany z Ratajem i lupa z Mielonidasem. Już się skończyła? Tak, lupa Mielonidas, powiem ci, kurczę, lupa niedźwiedź. Siła nieziemska. I co, lupa wygrał? Tak. Aha. Ja pierwszy byłem rundzie. Na chwilę w kiblu i... Nie zdążyłeś. No właśnie, taka walka. Jak ten knockout na Mielonidasie? Fajny jakiś taki? Bardzo fajny, taki bezpośredni prawy i Mielonidas już leży. Czyli drugi raz tak samo. Na pan z Damian też tak wyglądał. Też prawa ręka, chociaż nie oglądałem, przyznam się, ale już go wcześniej też naruszył takim bezpośrednim lewym prostym i później wysprintował do niego, a dzisiaj... No i jak uważasz, lupa zasłużył tą walką na walkę z Kasiuszem? No ta walka już była przyklepnięta, no, to teraz już musi Kasiusz być. Ale się mówi, że jak przegadł, on tak już nie chce. No, ale wygrał! No to więc myślę, że zasłużył jak najbardziej. Zawodnicy przechodzą jak takie osły od ścianki do ścianki i turnę. No i to zajmuje około godziny, półtorej. My przy tej edycji Fame MMA stwierdziliśmy, że z tego zrezygnujemy, bo to nie ma sensu, bo jakby wszyscy już widzieli te wywiady wcześniej, bo nasz odcinek będzie za jakiś czas i po prostu każdy po kolei przechodzi i odpowiada na te same pytania. Tu możemy zobaczyć, jest ścianka MMA.pl i każdy zawodnik, który przechodzi, najpierw rozmawia z nimi, bo jakby oni mają pierwszeństwo, są tutaj najważniejsi. Parę razy żeśmy się im ostatnio tam wpinali, wpychali, przeszkadzali, trochę się wkurwiali. Ale stwierdziłem tym razem, że nie ma sensu robić tych wszystkich wywiadów na ściance, bo one w sumie, tak jak mówię, wszędzie wszyscy już takie robią, więc nie ma sensu, byśmy się dublowali. My pokazujemy wam tu bardziej od kuchni. Wiesz co, plan był troszeczkę inny, że przez pierwsze parę ruchów, wiesz, wybadać się lewy, ewentualnie lewy na prawy. I myśleli, że lupa się będzie z nim witał. I wiesz, chodzi na, nie, chodzi o to, że... Ale chodziło nam najbardziej o to, że w momencie, kiedy lupa miał ruszać, Mielonidas miał wyprowadzić overhooka, czyli zejść do boku, złapać za nogę, obalić. To miało być... Za długo czekał z tajną bronią. Czasami się przegrywa, jest załamany strasznie. No widać było, że jest podobany. Też nie chcemy go męczyć wywiadami. Cześć. No i skończyło się tak samo jak na pan zdalnie. Tak, no może nie, że przypuszczałem, ale widziałem, że jak go ustrzelę, to padnie. No sądzę, że Kasiusz na pewno, jak to powiedział, to był pod wrażeniem. No...
Nie wiem, czy był, wiesz, jak to Kasiusz, nie Kasiusz tam do wszystkiego tak różnie podchodzi. Powiem ci tak, byłem przygotowany na niego, też go też bym rozpierdolił. Przecież on może walczyć teraz z Ratajem. Rataj ma jedną wygraną, jedną przegraną, mają wagę tą samą. Tak. Dwa, że teraz Mielonidas wie, na co ma uważać, bo w końcu się natknął na jakiś cios randomowy, Lucky Punch. Ale, no, ale Lupa chociaż też to ma, nie był Lucky Punch. Ale Lupa ma pierdolnięcie, to ma. Co, no widać. Drugi raz go złożył podobnie w sumie, nie? Raz otwarty, raz zaciśnięty. Już się nie powinni nigdy bić ze sobą. Tak. Po prostu mi się wydaje, że Lupa kontruje Mielonidasa. Tak. W ten sposób. Jak się mówi na małego Niemca? Mikroskop. A na Ruska? Mikrusek. Także. Jakie głupie. Przy jednej ściance dwóch przeciwników. Jeden na siedząco i drugi na stojąco. Można. Miałeś wpaść do mnie do baru, którego już nie ma. Zaprosiłbym cię tam, ale... No wiem, no. Jeszcze nie mam gdzie. Mieliśmy przyjść w sobotę do niego, a w czwartek był lockdown. No, to dokładnie tak było i to jest... Coś wiedział. No, twój facet wygrał. No raczej, że wygrał. No, a co, spodziewałeś się, że przegra? A tu angielski? Nie, no wiesz, jakby, wiesz, wszystko jest możliwe, tak? Wiesz, trzymałem kciuki za lepszego, ale nie wiadomo, kto będzie lepszy. Nie, no ja trzymałam za Maćka oczywiście, ale powiem szczerze, że byłam bardzo zestresowana. To jakby nie jest moja pierwsza gala Fame MMA, ale pierwszy raz walczył tutaj mój facet, także... Bardzo byłam zestresowana i dzisiaj nawet starałam się go unikać, żeby on tego nie wyczuł, żeby to gdzieś tam nie przeszło na niego, bo on był bardzo wyluzowany, nie? Także no... No jak ja bym się miał walczyć, to chciałbym w dniu walki swojej żony nie widzieć, żeby się nie wkurwiać. To jest dobry pomysł. A powiedz mi, bo często się mówi, że zawodnik przed walką powinien być głodny, wypłaszczony. Też tak zrobiliście, czy nie do końca? No, to wiesz, generalnie jest tak, że Maciek dowiedział się o swojej walce dopiero 3 tygodnie temu, więc na szczęście to były tylko 3 tygodnie. Aha. A on powiedział do mnie, ty sobie wyobraź, jakbym się dowiedział 3 miesiące temu, to ja bym chodziła chyba już do tyłu, nie? Także, czyli no, dzisiaj faktycznie. Będzie... Dzisiaj będziemy świętować. No i bardzo dobrze, gratuluję. Żółwik. Dzięki, Żółwik. Trzymaj się. Właśnie przed chwilą wszedł Marcin Najman, który wygrał swój pojedynek bardzo szybko w pierwszej rundzie. Jak widzimy właśnie wszedł, zdejmują rękawice i już go tutaj MMA. Pierwsze, potem kolejne ścianki. Jak widzimy, robi się ciekawie. Tutaj wcześniej w Media Roomie nic się nie działo, a teraz naprawdę jest grubo. Druga wygrana Fame MMA. Kto będzie trzeci? W sensie? Z którym zamierzasz wygrać? A, no albo Dunkasy, albo Popek. Ale jakbyś miał wybierać, to... Wola Popka. Wola być Popka. Ale dlaczego, że bardziej znany? Nie, czy... nie prezentuje takiego rynsztoka jak Dunkasy. Weź kartę, którą chcesz. Niebieską. Dobra. Pokaż ją, żebym ja nie zobaczył, do kamery i wiesz. A mogę zobaczyć, czy druga jest taka sama? Możesz zobaczyć, całą talię jak chcesz. Tak? Ja, możesz mi zaufać, ja nie oszukuję, mimo tego, że jestem... Nie, no bo potem mówią same takie, wiesz, takie same. Dlatego, nie? Żeby była, żebyś wiedział, że jest jedyna, tak? Po prostu ją podpisz. Na białej stronie, to ja się odwrócę, z tej, gdzie jest numer karty. Napisz, co chcesz, wiesz, żeby była jedyna na świecie, czyli w taki sposób, jak nigdy wcześniej karty nie podpisywałeś. Jest? Okej, okay. Możesz ją schować do środka, dowolne miejsce. To nie ma większego znaczenia, ale zobacz, przetasuję karty. Tak jak krupier w kasynie. Łobaben. Postaram się odnaleźć twoją w wyjątkowy sposób. Zobacz, na górze mamy dwójkę, na dole dama. Tak. To jest gdzieś w środku talii kart. Zrobimy tak, właśnie, potrzebowałem twoich dłoni. Wystaw dwie dłonie przed siebie po prostu. Znowu to jak trzymaj. Tak, żeby każdy zobaczył i zaciśnij karty między dłońmi, dobra? Jednym ruchem. Zobacz, jedna karta twoja z środka talii kart. Raz, dwa, trzy. To jest ta. Tak? Nie! To było niezłe, nie? Czekaj, jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. Czekaj. Jak robiłem to w Mam Talent, to wyszło. Poczekaj, patrz. Raz, dwa, trzy. Znika i to jest twoja karta zgięta na 4 części pod twój zegarek. Pierdolony. O kurde. Nie mam pojęcia, czy to wyszło, ale... O chuj! Ej, poczekaj, ja sobie ją wezmę! Ale jakby... klasycznie na twoich filmach? Łowę, to jest obrzydliwe takie trochę. Ale jakby nie miał zegarka, to co byś zrobił? Inną sztuczkę byś zrobił. Usta. Albo w majtach. Od tyłu, tak. Super, wiem, dziękuję ci bardzo. Bardzo fajnie, zachowam tę kartę na pamiątkę. Kiedyś może będzie dużo warta. No, ten penis na pewno. Czekaj, podpiszę się pod penisem, to może jeszcze więcej. Dobra. O, teraz to jest dużo warte. Teraz dziękuję ci bardzo, proszę Państwa. Wygląda to tak. Dzięki. Subskrybujcie kanał Czarek Czaruje. Tak. No. Naprawdę czarownik z niego pierwsza klasa. To teraz jeszcze ty powiedz, żeby subskrybowali. Bo subskrybujcie jak... kanał Czarek Czarownik. Tak, niech będzie.
Proszę Państwa, teraz najlepszy kanał sportowy w Polsce, MMA.pl, news, nieważne. Dzień dobry, Dominik Woźniak, MMA.pl. Co już gadać z tobą, ale jak, pokazujemy się od kuchni, tak to wygląda, tam się toczy wywiad, tak, tutaj przychodzi karta, kolega zgrywa, co robi dalej? I w 5 minut jest już w internecie tak na YouTube. Jest. Jesteście pierwsi, można powiedzieć, tak, nie? Tak, zobacz, możemy ale, to pokazać. Ale to jest bardzo fajny system, PHSTV tak powinno pracować. Tak, ale proszę, zobaczcie. Jak to wygląda na Instagramie, niby jest laptop, klatka, tutaj zobacz. Wywiad z Marcinem Neumannem jest już od 14 minut na YouTubie, który był robiony dosłownie przed chwilką. Czekaj, pokaż. I Neumann je tutaj mandarynki, bo mu dałem. Łapka w dół. Sam sobie łapkujesz, to tak jakbyś sobie wokół siziaka. Dobra. Łapkuj. Nie odlajkowałem. No, bardzo dobrze. Co, wtedy jedna karta jest w kamerze, a druga karta się tu zgrywa, robicie na dwie karty, tak? Tak, dziękuję bardzo pani. Robimy na cztery karty, ponieważ mamy dwie kamery. A. Tutaj ja mamy pana operatora i... On jest, operatorem premiera, bo musieli jeszcze dorzucić pewnie tak. Logówki na początku i na końcu, nie? Właśnie skończył się kolejny pojedynek, jak możemy zobaczyć. Hejter poddał olejnika, dźwignia na rękę, taka jakaś powyginana, ale jednak dźwignia. Ja bym tak przy tym stole waszym punchowym nie stanął zupą, nie? No ja właśnie się tak ostatnio śmiałem, wspominałem, bo tak jak nam Kasiusz wypadł i musiałem znaleźć przeciwnika do lupy i każdy jak słyszał lupę, mówił, chłopie, nie? Każdy ten. Szkoda głowy. Tak, nawet zawodnicy mówili, że jak widzieli tam pierwszy knockout, jak Mielone wyłączył, no to później jak chłopacy na wprost lupy stawali, to mówili, chłopie, aż mi się nogi częsły. Skąd ma pani taki ładny puchar? Wygrała. Pani walczyła? Gratuluję. Tolek ze składu wygrał. Raczki muszę założyć. Gratuluję. Gdzie? Na boso. Zwycięzcy mogą być na boso. No i co byś tam powiedział? Co tam się działo? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Ale będę pił dzisiaj dużo. Tak? Się będę tym bardziej zapomnisz. Dzisiaj też będę w parterze. Wiesz, co zrobiłeś źle? Nie wiesz? Nie pamiętasz? Wiesz co, no, myślałem, że to w stójce się zakończy. Nie wiem, jakim cudem, że w tym parterze się znaleźliśmy, no i założył mi tą balachę. Ciężko mi w ogóle... No zdenerwowany jestem. Myślałem, że to w stójce się zakończy. I a jak on wtedy ciągnął tą rękę, nie? No. To w którym to miejscu boli wtedy? No, tu w łokciu. I to jest taki ból, no bo ja nie ćwiczę, więc nie wiem, to jest taki ból, że no... To jest coś, tak, no to jest takie coś, że czujesz, jakby ci teraz rękę miała urwać. Czyli gdybyś nie odklepał, to teoretycznie mógłby ci coś tam złamać, tak? Tak jest, no. No to nie, to wtedy trzeba jakby oczywiście, jak najbardziej. No słuchaj, no masz dwie przegrane na koncie i jakby, no co teraz, jak myślisz, dadzą ci włodarze jeszcze trzecią szansę? Myślę, że tak, no rozmawiałem tam już z Bogdelem, ale na razie muszę odpocząć od tych myśli po prostu i... ciężko mi powiedzieć w ogóle. A twój konflikt z hejterem jakby po tej walce już jest zażegnany, czy jeszcze będzie coś tam? Myślę, że tak, za chwilę będziemy rozmawiać. Podaliśmy tę rękę na koniec walki. Nie, to sportowo, tak powinno być. Dobra, byku, nie przeszkadzam. Dzięki. Ja widziałem na kamerach. Co widziałeś? I ty się cieszyłeś, że olejnik przegrał. To nie... Ale że tak tańczyliśmy? No było! Nie, to my do muzyki po prostu nie, tańczyli. Nie. Mordo, to był yes! Nie, podjudzacz. Nie, no widziałem. Nie, naprawdę? No kurwa, stary. Nie, chyba, że to tak zmontowały te boksdale z Bogdanem. Tak, oni to zawsze tak zmontują, także nie ufajcie. Tylko Bubunia trzeba oglądać. Zawsze tak. Prawdziwe źródło informacji. Tak, u mnie rzetelne informacje. No i jak ci się podoba do tej pory? Kiedy u Karasia się widzimy? Kurwa, jak najszybciej. No, ja oby ten świr... W tym roku niestety nie byłem, bardzo ubolewam na to, ale czuję się dzięki temu dużo zdrowiej. Wątroba w całości, ale słyszałeś, co hejter powiedział? To nie. Może, no, powiedział, że już ma tak przechlaną wątrobę, a nie, to wiewiór powiedział, że ma tak przechlaną wątrobę, że już go nie bolały te kopy od Hasana, to może ty byś spróbował na fejmie, mordo. Dałem hejterowi zielony pas w judo, więc możecie tam zobaczyć wywiad u nas, zaraz będzie na kanale. Słuchaj, powiem ci szczerze, bo jak nie ma Kanieckiego, to nie oglądam, nie? No, co mam ci powiedzieć, nie? Dobrze. Jego twarz możemy wkleić zawsze. Dokładnie. Tak? Nie myśleliście zrobić maski takie? Tak, ja zrobię sobie taką maskę z Mateuszem, będę ją zakładał i tak będziemy robić wywiad i wtedy Wuwunio będzie zadowolony. Ile ci zajmuje zmontowanie takiego wywiadu na przykład z Marcinem Neumannem? 2 minuty. Tak? Logówka z przodu, logówka z tyłu i to wszystko? Kopiuj, wklej, renderuj. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, więc tak wygląda właśnie MMA.pl od kuchni. Chłopaki sobie tak stoją, sobie pracują. Fajnie, nie? Fajnie, no. To nie nasze. Nie, to nie. Nie mamy czasu tam iść na. Ja rozumiem, tak. Kurwa, hasło. Lampa mi zgasła. Lampa to są jakby był Kanioski, to by świecił przykładem, kurwa, to by było widno.
Jak ci się podoba do tej pory? No powiem tak, ten gość mnie zaskoczył mocno. Ale przepraszam bardzo, my tu mieliśmy porozmawiać. No to rozmawiajcie, przecież jak będzie. Dobrze. To tam mieliśmy coś nagrać, tak? Tak. Czy nad tą flachę chcesz iść nadal? No to dawaj, szybko. Dobra. Ładnie na kontrze pracuje bardzo, wiesz? A który? Dlaczego zrobiłeś sobie z pucharu wiewióra śmietnik taki? A wiesz, bo mam butelkę. Nie mam tak trochę słabo, nie? A, co to? Ale to kazali ci pilnować tego, czy...? Tak, czekam jak lupa w oktagonie. O, a dzisiaj? A mówi jebałem, za bam! Wiesz? No ładne to było. Kurwa. Ale powiem ci naprawdę, ja byłem w szoku, naprawdę powiem ci szczerze, że myślałem, że będzie bardziej wyrównany pojedynek, a dosyć mocno to poskładało. Kurwa, ale Arek mocno się trzymał, nie może tak, być. Tak, ale bardzo dużo pokazał serducho, widać, że już nie mógł, ale walczył. Bardzo, kurwa, twarda szczęka. Tak. A mówią, że ręka, chuda ręka, szczęka pęka. Mhm. No pękł mu nos, ale... Ale czyli nos złamany, tak? Ma złamany nos. Niedobrze. Ale naprawdę mi się wydawało, że kurwa za chwilę sklepie, ale nie. Tłukłeś. Czasami nawet widać, że ta noga jaka była sina, nie? Kurwa. Że, no, że, to, że widać, bo że jak stawał na tej nodze, to czasami aż nim zakołysało, nie? No. I co? To słyszałem, że krzyczałeś właśnie, że Kasisza by się następnego, tak? No kurwa, niech bierze tą walkę ciota, a nie, się będzie zaraz tłumaczył, kurwa, na swoich live'ach YouTube, kurwa, że tym... No nie wiem, co on teraz wymyśli, kurwa, to jest człowiek, który powie, że... O, kurwa, kolana wyszło. No, weszło tobie do kolana, no. On zaraz będzie powie, że... A on najlepsze to jest to, że on już, kurwa, walk nie chce. On wie, że ja na niego czekam i będę wymuszał tą walkę i on już, kurwa, rękawice składa, rozumiesz? To jest cipa dopiero, a wkręci swoim odbiorcom, ale mi na jego odbiorcach nie zależy, bo to są 12-13+. Ja chcę, żeby mnie poważni ludzie oglądali, z poważnymi ludźmi chcę robić rzeczy, w poważnym klubie chcę trenować i uważam się za poważnego człowieka, a ten nie chce mnie manipuluje te dzieciaki i niech mu ten donaty wpływają na tego YouTube'a po 2-3 złote i niech sobie żyje, kurwa, wciskając kit bachorom, że jest, kurwa, Don Casio król. Chuja jest król, jak jest królem, to nie bierze walkę, leży i zapraszam do oktagonu. To dosyć nietypowe, azjatyckie dildo. Trochę jakby sonda. Bierzemy to tak, o, partner... Zademonstruję ci. Nie. Ja zademonstruję. Nie, no to nie mówisz, to jest wojna azjatycka. Właśnie pan Arkadiusz Pawłowski ogłasza, że Marta Nikiewicz wygrała swoją walkę. No jak ci się podobała walka pań? Walka kobiet? No. Powiem tak, było dokładnie tak, jak myślałem, że będzie, czyli żenująco. Bardzo mi się podobało, niestety zawiodłem się, ponieważ pokładałem większe nadzieje w Marty. Mimo, że osobiście jej nie kibicowałem, to słyszałem, że gdzieś tam 9 lat judo trenowała, no ale... No i jak się bawiłaś? Kurczę, zmęczyłam się troszkę. Tak? No, takie machanie łapami, raz, dwa, trzy... Ale chyba gdzieś udało się trafić, nie, Marcie, tobie, ciebie? Nie zauważyłam, nie poczułam. Nie? Nie. Wydaje mi się, że rzucałam się tylko na nogi, chciałam nie obalić. Tak, ale tak, czy trafiła mnie w twarz? Nie wydaje mi się. Tu chyba a to coś. Nie jest krew z mojej rękawiczki? A może, no. Z jej twarzy? Nie wiem, jakoś tak... O kurwa, muszę wypić drinka. Kto to był, kto wszedł do ringu do ciebie i ma być zasadnie walce? Kto to jest? To jest... I będziemy jej teraz robić fame, tak? Kurwa, rzuca się na walkę ze mną, żeby zrobić sobie fame, tak? No ale ja tak nie dojrzałem bez okularów, to... To jest żona Artura Szpilki. Czyli dobrze widziałem, ale mówię, no to niesamowite. Ja wiedziałam, że tak będzie. Już coś tam skakała do mnie na swoich Instastory. Ile teraz było bez alkoholu? O, kotek... nie wiem, no z miesiąc temu dziubnęłam z jakiegoś drinka, ale tak to rzadko piję. I dzisiaj melanżyk, czy...? A, dzisiaj sobie wypiję z parę drineczków, ale tak to no, mam cały czas pracę, robotę. No. I co, chciałabyś to już na ósemce, czy gdzieś... Nie, ja sobie muszę zrobić przerwę na pewno, nie mogę tak cały czas... Może gdzieś wyjechać. No, na zdrowie. Bekam ze stresu. I zaskoczyła się czymś, Marty Renty? Nie. Jest silna ogólnie, ale w sumie to ćwiczy od małego, tak? No tak. Miała silny uchwyt, ale no spodziewałam się tego, że cała walka będzie jakby sprowadzana przez nią do parteru. Tak, no. O, proszę bardzo, Patryk Wege komentuje walkę Marty Nikiewicz. To się naprawdę podsumowuje walkę. Jestem przekonany, że skoro to przyszedł, to zrobi kurwa o tym film, nie? Zapraszam również do domu mojego pod Warszawą. Tak? A gdzie? Jurtę tam chcę otworzyć. Rozumiem, czyli zaprosiłeś mnie właśnie na noc, tak?
No jasne, do domu. Dawaj, wbijaj, jestem gościnny mega. Tak? No. Zrobię ci takie herbatki mongolskie, gdzie masz zwykłą herbatę, taką ze stepów, tajgi, do tego masz sól i mleko. Brzmi fajnie, ja lubię takie... I trochę tłuszczyku. Lubię takie przeciwstawne, jakieś tam mleko z solą, tak nie do końca, ale lubię takie rzeczy. A powiedz mi, co się pije u was? No u nas pije się właśnie takie, taką herbatkę. Ale... ale tak, to taką wódkę. Wódkę z ryżu. A czyli taka coś jakby sake? Coś takie? Nie, co nie, ty. Nie, coś innego. My, po sowieckim... Ale to jest jakiś taki bimber z ryżu? Coś takiego bardzo... No, można tak powiedzieć, ale z krystalicznie czystej wody źródlanej. Aha. Ile tak obrotów lubicie wykręcić? Powyżej 40 na pewno, nie? No 40, tak? 40 będzie git. Taki bimberek dobry dla zdrowotności. Najpierw lód po ściankach, chłonne ścianki, wiadomo. Później płyn chłoną i moc jest z nami. I talerz pożywnej zupy. A, tak, jak najbardziej. Ja nie jestem wegetariański. A wracając do twojego pierwszego pytania, to olejnik tam kiedyś coś jakąś bzurę na mnie palnął, potem ją przeprosił i neutralnie dla mnie. A wy tam właśnie z kamerzystą, tam z Kruszwilem to... Już koniec dawno, nie. Ale to już w ogóle nie ma nawet przyjaźni? Znaczy nie, no z Kruszwilem jeszcze trzymam, a wiesz, tam gdzie są jakieś pieniądze, tam są różne konflikty, więc możesz sam wywnioskować. Nie? No wiem, jak jest za dużo, to też jest niedobrze, nie? No tak, no. Musi być jak wyśrodkowany. Tak, najfajniej jest na dorobku, nie? Wtedy wszystkim zależy i tak dalej. No a jak byś za dużo pieniędzy, to też się pierdolisz. Wyjebane, nie? Możemy zobaczyć, że właśnie zakończyła się walka Wojtka Goli, no Wojtek sobie kulosa przetrącił. W sensie, że tam jakaś krew płynie, nie wiem, czy to tam kość była, czy bandaż, ale chyba bandaż. No i niestety Wojtek nie może kontynuować walki, tu widzimy jego dziewczyna płacze, załamana. No, ale chyba żyje, nie? O, jak robisz tę foteczkę, to nie jest źle. Będzie żył. Ja cały czas chodziłem za trenerami Wojtka i mówiłem, niech on nie kopie tych wewnętrznych lołów, bo on je kopie z całej siły, bez koordynacji. Jest jedno kopnięcie w kolano i noga leci. Ja się cieszę, że nie musiałem widzieć otwartego złamania z Elką kolejnego, bo... Czyli było blisko klątwa Magikala. No tak, bo ta noga jest połamana. Tak? Jest ogromne rozcięcie na tej nodze i ta kość jest normalnie złamana. Tam nawet nie chcecie wiedzieć, co widziałem, stojąc przy Wojtku. Była złamana, to nie stanę na nim. Ma złamaną, lekarze od razu mówili, no, że tam jest ten wszystko. Ale nie jest, nie jest pół. Na szczęście się nie złożyła. Może jest pęknięta jakoś mocno, nie wiem, ale źle to wygląda. Ale jak się kopie cztery low kicki prosto w kolano podczas jednej rundy, no to musi w końcu. Bo on chciał to kolano wygnąć w drugą stronę, złamać nogę w tą stronę, nie? A Wojtek ogólnie chciał w ten sposób. Wojtek jest hamem w ringu, podoba mi się. Ale ma jaja, bo chciał walczyć dalej, a przy takim czymś naprawdę, żeby chcieć się kłócić, że ja wychodzę do trzeciej rundy, ja wychodzę. No cóż. Ale widziałeś, że dzisiaj trochę tak jakby Wojtka dosiągnęła klątwa Daniela Magikala? Nie, no Wojtek za bardzo miał pecha. Na te kolana, nie? No pech, nie? Kurwa, w pewnym momencie myślałem, jakby spację wciskał kop za kopem, nie? No. Kurwa, myślałem, czy jeszcze jakieś inne triki na tym padzie ma. A ciebie kiedy zobaczymy? Myślę, że na dziewiątce, że tak? Jeszcze nie ta następna. Już rozmawiałem, może jakiś koncercik się uda na następnej gali strzelić i podczas tego koncertu bym wyzwał swojego przeciwnika, bo już tam jakieś gadki są prowadzone. Ty, no ale teraz byś wyzwał kogoś takiego, wiesz... No właśnie no. Tak, już takiego bardziej zawodnika i jest fajny przeciwnik. No ale po tamtej walce twojej poprzedniej trochę spadło na ciebie, kurwa, złego, nie? Jakby no to spadło, bo wiesz, ja sam sobie nie poradziłem z tą sytuacją mentalnie. Przerosło mnie to trochę, za bardzo chciałem wyfisiować tam. A no, wiesz, po potem dużo padło różnych słów z jednej, z drugiej strony. No bo prywata była, bo była prywata. Tak, wiesz, jak tak. Jest prywata, to każdy ci wyciągnie brud jakiś. A ludzie jakoś tak u nas, wszędzie chyba tak jest, lgną bardziej do tego słabszego zawsze. I stają po jego stronie. No i zawsze, no tak to tak to działa w internecie. Wygrałeś, ale tak naprawdę to... Przegrany byłem bardziej w internecie. Tak, no tu masz rację, ale teraz już wiesz, trochę dorosłem i to inaczej wygląda. Już zniknęła tam ta gadka, wiesz, co było, to było i teraz już jest okej. A teraz właśnie, jak ja sobie gadałem, to Elpro, kurwa, chuj ci w tyłek za to, że była taka akcja na którymś fejmie, że Elpro tak ściągnął maskę kamerzyści, nie? No, i napisał, kurwa, na Instagramie, że ja mam oryginał, bo, no mam, nie? No, no. I że go wysyłam. Człowieku, właśnie teraz zobaczycie, ile dostałem pytań, kurwa, na Instagramie od dzieci. Ale to jest taki farmazon. Znowu będzie, że... I dostaję od roku cały czas. Mówiłem ci, żebyś tak nie pisał. Teraz dostałem tysiące pytań, żeby pokazać, jak wygląda prawdziwy kamerzysta. To teraz zobaczycie, jak naprawdę wygląda. Ja nawet nie wiem. Ze wszystkich zawodników wodzi się... Fizyczność ja to jest jedno, nie? Dzisiaj walki zawodników, czułem stres. No.
No. A ktoś, kto nie walczył, nie czuł nic. No. A ja czułem stres. Normalnie mnie dostałem zimnych potów i drgawki, oglądając walki. To Bilgunie, na jakim kanale można cię oglądać? Chińczyk z Mongolii. Co? Chińczyk z Mongolii. Obrażasz mnie teraz? Nie, tak się nie ale powiem. Tak naprawdę, tak. Ten kanał będzie się nazywał Chińczyk z Mongolii, bo kiedyś to jest z życia wzięte. Jak kiedyś szedłem ulicą, jakiś dwóch typów szło i tak, ty, patrz, to ten Chińczyk z Mongolii. I się tak przejęło. Po mongolsku coś byś powiedział? Oczywiście, co byś chciał? Ja ci powiem wszystko. No, pal hajs TV. Czyli pal pieniądze telewizja, no. Jak było po mongolsku. Mung siatati lidz. Pięknie. Nie powtórzę. Ale to nawet fajnie brzmi, bo mung siata. Mungsiata. O, Mungsiata TV. Mungsiata TV. No. Podbijamy mongolskie rynki. Właśnie zakończył się pojedynek Amadeusza z Adrianem. No i Amadeusz został zdyskwalifikowany za niesportowe kopnięcie. Tutaj naprawdę przez chwilę wszyscy byli w pełnym szoku, jak Adrian przez jakiś czas nie wstawał. No ale chłopaki się chyba pogodzili, chyba już jest luz, nie? I jak tutaj kolega nazwałeś, tak? Soccer kick, tak? Tak. To się tak nazywa? Tak mówią. No nie jest to zbyt legalna technika. Spytamy się Amadeusza potem, czy kiedyś w dzieciństwie trenował piłkę nożną, nie? Może po prostu mu się coś... Przełączyła mu się, wiesz. Jak skomentujesz finał walki Amadeusz-Adrian? Odebrało mi mowę ogólnie i serce mi się zatrzymało. Kurde, taki nokaut myślę, że troszeczkę niepotrzebny, bo już niepotrzebnie go tam kopał, ale już w ogóle ten prawy cep jak szedł, to już widać było, że on pada. A to kopnięcie, to kurczę, to ja myślałem, że on go zabił. Naprawdę. To nie dość, że niepotrzebne, ale Ferrari jest takim wściekłym... No ale teraz znowu jest jakby trochę no contest, nie? Tak naprawdę, nie? Nie do końca no contest, bo to jest po prostu dyskwalifikacja. Ja wiem, ale wiesz, ale chodzi tak, że wtedy też była wygrał jakby Adrian i znowu będzie gadanie, nie wygrał. Wiesz, bardzo popularnym komentarzem pod każdym wywiadem w internecie jest nieważne co będzie i tak wygra Polak. Proszę Państwa, musieliśmy się oddać, bo mówimy, za dwie rundy będą walczyć. Znowu byliśmy w kiblu i Popek wygrał, nie? Nie ma. No niestety, taki live, nie? Drugi raz, drugą walkę przegapiłem, nie? Ale mimo wszystko, bo widzieliśmy media trening Stiflera, ja uważam, że ja bardzo lubię Stevie'ego, ale że nie wypadł jakoś super, ale serducho naprawdę do walki miał. Tak? No nie przeraziłbyś się, jakby leciał na ciebie taki mięcho 110 kilo? Znaczy nie, no może nie, że przerazić, ale wiesz. Powiem ci, że byłem kurwa parę razy na wschodniej 56, mieszkałem 47, niczego się nie boję. Podsumowanie gali, robię formę. Tak? No robię formę. Rozumiem. Kurwa, ty, ale u mnie w Łodzi to byś tak nie śmiecił, ty kolega, Piotrkowie nie robią, kurwa, ordynusa, nie? No i tak jest ogólnie takim zawodnikiem, który lubi sobie coś rozjebać. Tak, tak. Znaczy bardziej łoz jebać. Tak. No i jakby sobie nie łoz jebał, to by... Taka klątwa magikala, można trochę powiedzieć, nie? Tak, to jest taka typowa klątwa magikala, ale Wojtek mi się wydaje, że jutro nagram film na ten kanał Skład, co mają, że siema, to był challenge low kick i nie róbcie tak, bo... A Wojtek kick... jest Wojtek, tak, to prawda. Wojtek nie? Z tego sobie wyjdzie. Wojtek, tak. Wojtek jak ryba w wodzie w tym fejmie sobie pływa. Tak, więc tak. Wojtek, czy wygrywa, czy przegrywa, zawsze jest na wierzchu. Ja już mam walkę, ogarnąłem z Zeniakiem. Tak? No. W końcu, kurwa, ruszy dupę. No, pokaż przeciwnika. Pa. Tamten. Mój przeciwnik. On nie wie, kto to jest nitrozyniak, więc wiesz jakby. Tak, tutaj? A ty? No. Dobra, chyba możemy już oficjalnie potwierdzić. Tak, jesteście razem. Bijemy się i jest dogadane, że walimy w tym samym czasie sobie kopa w piszczel i mówimy, że nas boli głowa. Nie głowa, tylko noga i głowa wychodzimy. Też. Będzie głośno pewnie, jak będą gwizdać. A soccer kick Amadeusza? No wiesz, no poszedł za ciosem, nie zrobił na pewno tego specjalnie. Myślę, że to był fairwar walki, tak. Widziałeś, nienawidzili się, poszedł tam z nogą. Ja od razu widziałem, że faul, tam chłopaki krzyczeli, że cieszyli się, że wygrał, jednak był faul. No wiesz, no nie wiadomo, ale mógł krzywdę zrobić. Mógł, tak, butem. Tak, to mógł być kurde... No ale widzisz, to jest fame MMA, tutaj się wydarzy wszystko, nie wiadomo czy ktoś zaraz nie wyskoczy, gaci nie ściągnie. Ale trochę. On waży 7,5. Nie no. A ty? 7,2. No ja 73 kg. Zrobi kupę, będzie tyle co ty ważył. No. A jak ty nie zrobisz, to będzie ważył tyle co. Ja z kolegami nie walczę. Tak? Tego z Marcinem walczę na 8. No to powiedział Body Christ po walce z bonusem, z przyjaciółmi się nie walczy. To wiadomo. I tyle. A pani jak się podobało? Bardzo
bardzo fajnie. Która walka jakby zrobiła na tobie największe wrażenie? Popek, oczywiście. Oczywiście, że Popek. Nie dość, że jest wspaniałym piosenkarzem, autorem przepięknych ballad, to jeszcze wspaniale walczy. Po prostu zakochałam się poezja na nowo. W ringu. Tak. No ale to bardzo... Ja akurat przyznam się szczerze, że akurat kiblu byłem. Bo myślałem, że dłużej powalczą, a to jakoś tak szybko się wydarzyło. Ja nie widziałem. Jakbyś mogła opisać, co tam się wydarzyło. Za dużo tutaj było opowiadać. Po prostu tanczyli na tym ringu. Było wspaniale. Mamy jakąś informację o co z Wojtkiem, czy nie mamy jeszcze? Nie, no noga połamana. Ale na pewno połamana? To nie dobrze. Te piszczele tutaj powinni se ubezpieczać przed każdą walką. Tak, albo kurwa tytanowe wstawić, kurwa, takie albo wiesz. Albo wiksze w kopaczach, jak na Almie. No i właśnie tak prezentuje się nasza relacja z gali Fame MMA 7. Mam nadzieję, że wam się podobała relacja, mi się gala podobała bardzo. Teraz jak widzicie, wszyscy tutaj wyszli na papierosa, wszyscy się gromadzą i za chwilę wszyscy udają się na after, który będzie tutaj, bo wszyscy zawodnicy śpią w tym hotelu, więc after jest jakby na miejscu. Ja zawijam do domu, konsekwentnie od 5 gal, na których byłem, nie uczestniczę w afterparty tutaj. Mam lepsze zajęcia, więc proszę Państwa, w tym odcinku Polhajs TV niestety to już wszystko, a w następnym zobaczycie... I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście świetni i mam dla was nie lada niespodziankę. Jestem właśnie w łódzkim Marathon Studio, gdzie właśnie nagrałem swój najnowszy numer, który mam zamiar wam puścić. Starczy. Więcej informacji niebawem. Thank you.